Dzień dobry w Empiku Renoma. Moim i Państwa gościem jest pan Maciej Skrzątek, znany jako Wróżbita Maciej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Macieju, ma pan opinię Wróżbity, którego wróżby mają sprawdzalność w granicach 100%. Pan się naprawdę nigdy nie myli? Mylę się. Znaczy, media tak uważają i to jest dla mnie bardzo miłe, natomiast ja nie uważam, żebym miał 100% sprawdzalności swoich przepowiedni. Całe życie uważałem, że im lepiej, czyli im więcej sprawdzalności, tym jest lepszy tarocista. Ważne jest to, żeby tarocista się mniej mylił, rzadziej, żeby się mylił. Natomiast ja nigdy o sobie nie powiedziałem, żebym miał 100% sprawdzalności, ale jeżeli ktoś tak uważa, dzięki. A proszę powiedzieć, jak się zostaje tarocistą? Tarocistą, wróżbitą w ogóle? Czy wystarczy, że ktoś kupi, powiedzmy, pana książkę i od razu po jej przeczytaniu staje się wróżbitą? Nie, to tak samo jakbyśmy się zapytali, jak się zostaje kucharzem, albo jak się zostaje hydraulikiem, albo jak się zostaje malarzem. Trzeba mieć przede wszystkim do tego predyspozycje zawodowe, trzeba mieć do tego umiejętności. I trzeba mieć też jakiś do tego dar? Tak, oczywiście. No, predyspozycje, tak, talent. Jak taki dar się odkrywa? Muszę wrócić do swojej przeszłości, do swojej młodości, bo to było prawie 20 lat temu, dokładnie 19 lat temu. Ja miałem 17 lat, jak to się wszystko zaczęło. U mnie całkowicie przypadkowo, chociaż w ezoteryce nie ma takiego czegoś jak przypadek. Poszedłem po prostu z moją mamą świętej pamięci do wróżki i ta wizyta u wróżki mnie na tyle zainspirowała, że zaciekawiła, że można zobaczyć przyszłość czyjąś w kartach, że po prostu kupiliśmy karty, klasyczne karty, zwykłe, te, które używają ludzie do gry. Natomiast jeżeli chodzi o bycie tarocistą, to zawód wróżbity od kilku lat jest na liście zawodów w naszym kraju. A więc można sobie założyć firmę jako tarocista, jako wróżbita, ale czy ktoś ma dar, czy ktoś ma umiejętności, to już jest druga sprawa i to jest chyba najistotniejsze. Natomiast tak odnośnie tych książek moich, czy to o tarocie, pierwsza, która powstała 3 lata temu, czy to teraz o numerologii, ja mam ogromną potrzebę przekazywania swojej wiedzy. Uważam, że na tyle wiem, bo przez 20 lat zdobywałem swoją wiedzę, że chcę teraz dzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Jeżeli te książki spowodują to, że ktoś zainteresuje się tą dziedziną albo ktoś poszerzy swoją wiedzę, fajnie. Natomiast mimo wszystko jestem zdania, że trzeba mieć do tego talent i umiejętności. Dzisiaj spotykamy się na spotkaniu poświęconym numerologii. Tak. Czym ta numerologia jest dla takiego normalnego człowieka? Numerologia jest to nauka o liczbach, które są zawarte w naszej dacie urodzenia. To, co one mówią? Co z nich możemy wyczytać? O, Matko Boska, no to co mówią, no to, to zawiera moja książka, która ma 350 stron, więc jak ja bym zaczął teraz mówić, to podejrzewam, żebyśmy 2 dni rozmawiali. Natomiast wyróżniamy 2 typy numerologii. Wyróżniamy numerologię charakterologiczną, czyli osobowościową, czyli data urodzenia wskazuje na to, jaki mamy charakter, jakie mamy talenty, jakie mamy umiejętności, jakie mamy cechy, czy potrafimy zdradzać, czy potrafimy kłamać, czy jesteśmy szczerzy, czy jesteśmy pracowici, czy jesteśmy materialistyczni i tym podobne, i tym podobne. To jest temat rzeka, czyli osobowość. Druga rzecz, numerologia, czyli te liczby, które są zawarte w naszej dacie urodzenia, wskazują też na naszą przyszłość, czyli typu, nie wiem, wzięcie rozwodu, wyjazd za granicę, zmiany zawodowe, otwarcie własnej firmy. To wszystko jest zapisane w naszej dacie urodzenia i to się nazywa numerologia wróżebna, czyli dywinacyjna. Czyli są 2 typy numerologii, charakterologiczna, osobowościowa i wróżebna, czyli dywinacyjna, jak nazywa się moja książka, numerologia wróżebna. I w mojej książce nie tylko wyjaśniam osobowości, czy to cechy charakteru zgodne z tym, co głosi data urodzenia, czyli konkretne liczby, które się składają na datę urodzenia. Bo to, że ktoś się urodził 1 kwietnia, całkowicie oznacza co innego, na przykład jak ktoś się urodził 2 kwietnia albo 4 lutego. Ale też zwracam uwagę na to, jak można przewidywać przyszłość, po prostu za pomocą naszej daty urodzenia. Tutaj sięgamy do
lat numerologicznych, czyli każdy z nas jest pod wpływem dwóch lat numerologicznych, roku osobistego i roku własnego. Każdy z nas jest pod wpływem punktu zwrotnego i cyklu życiowego. No to jest temat rzeka. I w zależności od tego, w jakich my jesteśmy latach numerologicznych, w cyklach życiowych, czy to w punktach zwrotnych, to takie rzeczy się dzieją w naszym życiu. A czy to oznacza, że osoby urodzone dokładnie tego samego dnia mają ten sam zestaw cech zawsze? Jest to napisane w mojej książce. Jest to bardzo częste pytanie sceptyków, typu: panie Maćku, a jak ktoś się urodził wtedy, kiedy, co ja, to znaczy, że jest taki sam? Jest to wyjaśnione w mojej książce. Mhm. No właśnie jeszcze pytanie o sceptyków, bo wróżbici cały czas są pod ostrzałem osób, którzy mówią, to tacy hochsztap leży. Kto jest pod ostrzałem? Oszuści, wróżbici. Pan też w internecie z tego, co czytam. Proszę pana. Jak pan odbiera takie głosy, że wróżbita to jest taki magik, który tam wciska kit? Nie spotykam się prywatnie z takimi opiniami. Czyli... A to, co w internecie jest opisane na mnie, czy napisane, to mówiąc brzydko, mam to w dupie. Jeszcze na zakończenie, jesteśmy we Wrocławiu, pan pochodzi z Wałbrzycha. Z Wrocławiem jakieś szczególne więzi pana łączą? Bardzo szczególne, ponieważ ja tutaj jako młody chłopak się uczyłem. Jestem technikiem dentystycznym. Uczyłem się na kierunku protetyki w medycznym studium zawodowym. Zresztą 70 km stąd jest moje rodzinne miasto Wałbrzych. Więc często też i podróżowałem z Wałbrzycha do Wrocławia. Wrocław bardzo darzę sentymentalnie. Dzisiaj nawet jak przyjechałem do Wrocławia, to mówiłem do moich znajomych, z którymi tutaj jestem, o, tutaj chodziłem jako młody chłopak, o, tędy przechodziłem, albo tutaj się zmieniło. Na przykład renoma bardzo się zmieniła przez lata. Też nie ma niektórych sklepów, nie ma niektórych knajp jako młody chłopak, jak się uczyłem tutaj i prowadziłem bardzo aktywne życie rozrywkowe. Też bywałem w niektórych klubach tutaj studenckich, których też już nie ma. Więc oczywiście, że to miasto budzi we mnie miłe wspomnienia i na pewno chętnie tutaj wracam. Zdradzi pan, w jakim klubie można było spotkać kiedyś wróżbitę Macieja? No pewnie, że tak. W klubie na przykład Szuflada. Albo w klubie Dziewiąta Brama. Nie wiem, czy pan kojarzy. Szufladę, tak, Dziewiątą Bramę już niekoniecznie. No bo jest pan młodszy. Troszeczkę tylko. W rynku, nie wiem, czy jeszcze jest Dziewiąta Brama. No jak pan nie kojarzy, no to widocznie nie ma już tego klubu, ale kiedyś był Dziewiąta Brama. Po schodkach się schodziło w dół, pamiętam, i było mnóstwo ludzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był pan Maciej Skrzątek. Wróżbita Maciej. Dzięki. Dziękuję. Przepraszam za to w dół.